Przyjechaliśmy do Was z całego świata. Przyjechaliśmy zaprzyjaźnić się, przyjechaliśmy poznać Was. I przyjechaliśmy po to, abyście Wy poznali nas, abyśmy my wszyscy ze sobą razem stali się przyjaciółmi. Brave Kids to jest projekt artystyczno-edukacyjny. To jest projekt, podczas którego spotykają się dziecięce grupy z całego świata. To jest projekt, który w ciągu ostatnich 10 lat przyciągnął do Polski, do Wrocławia, ponad 2000 dzieci i młodzieży z 46 krajów. Ponad 600 rodzin gościło uczestników tego projektu w swoich domach. Pomagało nam w tym projekcie 460 wolontariuszy do tej pory. 12 tysięcy widzów w ciągu 10 lat obejrzało wydarzenia w ramach Brave Kids. W samym finale w hali stulecia w 2016 roku 1800 widzów obejrzało ten projekt. W 16 polskich miastach przebywali uczestnicy naszego projektu. Białystok, Gdańsk, Krośnice, Leszno, Łódź, Oborniki Śląskie, Przemyśl, Puszczykowo, Radziejowice, Rzeszów, Siechnice, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zagórze Śląskie. Wreszcie 7 miast za granicą włączyło się do tego programu. Koszyce na Słowacji, Achalcichy i Tbilisi w Gruzji, Żydaczów na Ukrainie, Bukareszt w Rumunii, Kocskemet w Węgrzy i Majdanek w Estonii. Tak więc ponad 2000 dzieci w ciągu 10 lat. W latach widać, że to jest jeden z najbardziej wartościowych, jeden z najbardziej potężnych projektów, jakie sobie mogliśmy tutaj we Wrocławiu wyobrazić. Naszym celem jest właściwie tylko jedna sprawa. Chcemy dzieci z wszystkich krajów świata, uczynić przyjaciółmi. I jeżeli ten projekt utrzymamy przez kolejne, powiedzmy, 50 albo 70 lat, to proszę sobie wyobrazić, jaki efekt na świecie, w przyszłości, będzie miał taki projekt. Jaki efekt, jaką siłę będą stanowili ci wszyscy uczestnicy tych projektów, którzy zaprzyjaźnią się wszystkimi innymi dzieciakami na świecie. Oczywiście to będzie bardzo trudne, bardzo żmudne, bardzo długofalowe, ale sposobem na to, żeby świat się naprawdę zmienił i naprawdę lekarstwem na to wszystko jest, aby dzieci ze wszystkich krajów się zaprzyjaźniły. Aby zrozumiały, że każde inne dziecko w każdej innej przestrzeni świata jest tak samo ważne jak ono. To jest po prostu projekt, którego celem jest zabezpieczenie świata przed jakimikolwiek, kiedykolwiek w przyszłości wojnami, konfliktami, perturbacjami. Myślę, że jeden z najważniejszych projektów, projekt wymyślony w 2005 roku, projekt wymyślił tybetański lama i lekarz uchodźca mieszkający wtedy na stałe w Szkocji, dr Akon Tulku Rinpoche. To jemu zawdzięczamy całą wizję związaną z tym projektem i bardzo proste hasło i bardzo prostą jakby instrukcję dla nas wszystkich. Postarajmy się, aby dzieci wszystkich krajów stały się przyjaciółmi.
love rape kids, you know.